Moje świadectwo, jak poznałam żywego Jezusa Chrystusa, który zmienił moje całutkie życie. Ja od małego, od 12 roku życia ćpałam i w ogóle nic mnie nie interesowało, tylko to. W ogóle mnie nic mnie nie interesowało, ja nie miałam w ogóle zainteresowań. Dobre. Nic, absolutnie nic, tylko coś narkotyki, alkohol, Bogiem najlepiej dzisiaj, wszystko połączone. Dzisiaj tak, może być połączone, zabawa. Tutaj ja jeszcze dwa lata temu byłem narkomanem, alkoholikiem, byłem złodziejem. Boga. Ja obserwowałam Jezus tego jest, człowieka, Jezus jest prawdziwym, ale pomimo tego, Jezus że on się zmieniał, ja się dzisiaj, nie zmieniałam. Ja dalej to, brałam narkotyki dalej. Się kiedyś dla mnie marihuana ogólnie nie była to, narkotykiem. Dla mnie były narkotyki to, a marihuana Boża, nie była narkotykiem. I cały czas paliłam, cały czas paliłam i paliłam. Powiem wam jedno. Spotkałam chodzą, kiedyś, a ty stoi. Naprawdę okradałam to ludzi, ćpałam, w ogóle no nie miałam nic, ja w ogóle nie umiałam kochać, w ogóle nie kochałam mojej siostry, lałem ją, katowałem ją. Byłam z moim narzeczonym, została ale tylko ja nie mogę moją nazwać żoną, teraz tego, dlatego, że to była miłość, że nie mogę nazwać tego, że ja go wtedy że widziała, jak kochałam, ja bo więcej zmienia, wtedy było w ogóle, i dzisiaj to była miłość, ale to była nienawiść, bardzo, i bardzo szczęśliwy dzień. Dziś możesz się pojednać z Bogiem, naprawdę, Bóg jest, Jezus jest żywy, Jezus to jest. Moje serce po, zamieniło się w taki sercu, twardy głaz, on, że ja ani nie mogłam płakać, nie mogłam, ja potrafiłam wpaść w agresję, ja potrafiłam naprawdę no, krzyczeć, rozwalać, ale ja nie potrafiłam płakać, ja nie potrafiłam powiedzieć kocham, ja nie potrafiłam powiedzieć przepraszam, aha, dobrze, nie było mnie, nie przeszkadzam, proszę. Ja byłam po prostu opętana, teraz wiem, że opętana, tak, ale byłam strasznym człowiekiem. I najlepsze jest to, że wtedy na tamten czas ja myślałam, że mi jest dobrze, że na tym polega życie. Bo ja nie chciałam zaakceptować, że życie to polega tylko praca, dom i musiałam mieć coś, czym było mi dobrze. A te coś to było narkotyki. I kiedyś na ulicy spotkałam takich dwóch koleżków, kupiłam od nich sprzęt, nie wiem co to było, ale powiem wam jedno, jak ćpałam tonami, to zapaliłam dwa buchy z lufki i ja zaczęłam po prostu powoli umierać. Moje nogi odebrały mi władz w nogach, w rękach, padłam po prostu na ziemię. Wzięli mnie na ławkę, nawet nie wylądowałam w szpitalu, to wszystko działo się na ławce. Działo się na ławce i w środku była walka, bo moje oczy wykręciły się do góry nogami. Próbowałam oddychać, ale nie mogłam oddychać, coraz bardziej mi zatykało po prostu. Ja w środku u siebie walczyłam, ja w końcu zobaczyłam, w ogóle co to jest życie, co to jest życie, w ogóle moje życie walczyło, a śmierć chciała je zabrać, tak, walczyło dobro i zło jakby, ja chciałam żyć, a coś zabierało powoli mi te życie i ja wiedziałam wtedy, w ogóle mi została ogłoszona Ewangelia, ja wiedziałam, że jest Bóg, ale ciężko mi było się go złapać, nigdy do niego tak nie zawołałam, a wtedy w tamtym momencie ja po prostu wołałam w środku do Niego, ja wołałam w środku do Niego wołałam, wołałam do mojego wtedy narzeczonego, bo w ogóle mieliśmy wziąć ślub. Widziałam, w ogóle Bóg mi wtedy pokazał, jaka ja dla Niego jestem ważna, że pomimo, że ja dla siebie zawsze byłam nikim, małowartościową dziewczyną, głupią, pustą, może dlatego brałam, nie wiem, nie obchodzi mnie to teraz, bo jestem nowym człowiekiem. Bóg pokazał mi, jaka ja dla Niego byłam ważna, jaka jestem dla Niego ważna, że pomimo, że jestem dla Niego nikim, to że na tej kuli, choć pomimo tyle ludzi jest, tak, jest cały świat, to że ja jestem dla Niego wyjątkowa, że ja jestem kimś dla Niego wyjątkowym i wielkim, że jest... I po prostu przywrócił mi życie, przywrócił Jezus Chrystus, żywy Bóg. On mnie ożywił, On mnie z tej ławki podniósł. On zaczął mnie wtedy uwolnił mnie od narkotyków, czego ja sama nie potrafiłam zrobić. Nie potrafiłam. Ale On mnie nie dość, że przywrócił do życia, bo ja już nie żyłam, to wiem na pewno. Wiem, że zajrzałam śmierci prosto w oczy. Bo w pewnym momencie po prostu nie było nic. Nie było nic, była ciemność, po prostu nie było, nie było też życie, które było... które walczyło, przestało istnieć, w pewnym momencie przestało istnieć. I żywy Bóg jest, Jezus jest naprawdę żywy, jest żywym Bogiem. On mnie przywrócił do życia, dał mi nowe życie i uwolnił mnie w tamtej chwili od narkotyków. Ja się czuję po prostu, mój umysł, moje serce, moje ciało jest wolne od narkotyków. I powiem wam teraz jedno, my tutaj wszyscy żyjecie w takim czymś, że myślicie, że jest tylko ciało. Na świecie w ogóle nie ma tylko ciała. Człowiek jest złożony z trzech rzeczy, tak jak jest Trójca Święta. Człowiek jest stworzony z trzech rzeczy, z ciała, z duszy i z ducha. Ale kiedy się rodzi, ma martwego ducha. I póki nie wrócisz do Jezusa, nie wyznasz sercem i ustami, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, będziesz miał martwego ducha. I każdy, kto
Słowo Boże mówi, że tylko ten, kto się na nowo narodzi, kto wyzna ustami i sercem, że Jezus Chrystus jest Jego Panem, zbawiony będzie. Tylko ten, kto ma odrodzonego ducha, zbawiony będzie. I On czeka na Twój krok. On już krok wykonał. On już swój krok wykonał. On oddał swoje życie za nas. On został zlinczowany. On wziął wszystkie choroby na siebie. On tam na krzyżu miał wszystkie choroby na sobie. On oddał za nas życie. I teraz czeka tylko na nasz krok. On zrobił krok, teraz czeka na Twój, czeka na Twoją decyzję, aż przyjmiesz Go do serca. I jak przyjmiesz Go do serca, to On Ci da prostą drogę. Da Ci prostą drogę, wyprostuje Twoje życie, a Twój duch się odrodzi. I w końcu będziesz stworzony z trzech części. Nie z martwego ducha, który po prostu jest martwy. Tak, ciało nasze i dusza, jeżeli nie ma narodzonego ducha, idzie do piekła. Tylko z narodzonym duchem możesz iść do nieba i być zbawiony. Możesz mieć relację z Bogiem, bo Bóg kontaktuje się nie z ciałem, lecz kontaktuje się z duchem człowieka. I woła Cię, On dał za Ciebie życie, On już zrobił swój krok, a teraz tylko czeka. Żywy Bóg, żywy Jezus Chrystus jest Bogiem mocy, miłości. On daje miłość, On jest wielkim Bogiem miłości. Moje serce naprawdę się przemieniło. Byłam strasznym człowiekiem, ale On zrobił mnie po prostu nową. Dał mi życie, dał mi szczęście. Szczęście w serce. Ta pustka, która ja cały czas starałam się wypełnić, czy narkotykami, czy zabawą, czy każdy ma coś innego. Ja nie mówię, że ale każdy zapełnia tą pustkę czymś. Obojętnie czym. On po prostu wypełnił ją. Wszedł do mojego serca i moje serce jest pełne. Pełne. Pełne i nie potrzebuje żadnych dopalaczy, nie potrzebuje niczego. Żywy Bóg, żywy Jezus Chrystus. Amen.